Witajcie, w tym materiale omówię i pokażę, jak zainstalować aplikację, która będzie ostrzegała Was przed burzami w Waszym rejonie, w odległości, którą sobie sami wybierzecie. Wchodzimy w aplikację Sklep Play bądź Google Play, w zależności od telefonu może się inaczej nazywać. Wpisujemy w wyszukiwarkę monitor burz. Następnie klikamy zainstaluj. Po dokonaniu instalacji będzie można uruchomić program i przeprowadzić wstępne ustawienia. Na kolejnych ekranach możemy zobaczyć, co to jest Nowcasting, jak wyglądają ostrzeżenia programu. Program poprosi o zezwolenie na dostęp do lokalizacji. Zezwalamy. I program się uruchomił. Główna część programu to mapa. Mapa pogodowa, na której zaznaczone mamy strefę opadów, mamy zaznaczone wyładowania, kierunek podążania burz oraz raporty wysyłane przez innych użytkowników, bądź przez aplikację Monitor Burz, bądź poprzez stronę obserwatorzy.info. W górnym menu możemy ukryć bądź pokazać raporty użytkowników, ukryć bądź pokazać wyładowania na mapie, uruchomić animację opadów, dzięki której będziemy mogli zobaczyć, jak strefa opadów reaguje na dany teren chociażby. Możemy pokazać prognozę sieci obserwatorów burz, jeżeli takowa jest dostępna, i odświeżyć dane. Ważne, aby zaktualizować swoją aktualną pozycję poprzez odpowiednią opcję w menu. Nasza pozycja zaznaczona będzie ikoną domku. I teraz najważniejsze. Opcja włącz powiadomienia uruchamia powiadomienia ostrzeżenia przed burzami. Możemy ją włączyć i wyłączyć. Następnie możemy wybrać, w jakiej odległości burze będą brane pod uwagę przy tych powiadomieniach. Możemy włączyć powiadomienie o prognozie aktualnej, powiadomienie o nowych, ciekawych artykułach w sieci obserwatorów burz. No i co pewien czas też będą dodawane nam artykuły związane z tematyką meteo. Ikona wiadomości przeniesie nas natomiast do relacji live w sieci obserwatorów burz. Ale to nie wszystko. Na dole możemy wejść w detektor wyładowań blitzortung.com na mapę Polski bądź mapę Europy. Można ją przybliżyć bądź oddalić. Możemy kliknąć i pobrać animację. Dzięki temu będziemy mieli detektor wyładowań live, na żywo. Również można przybliżyć i również można oddalić. Pozycja w menu to radary. Mamy tutaj dostęp do systemu ostrzeżeń Estofex oraz map satelitarnych. Wszystkie mapy też możemy przybliżać i oddalać. Mapy aktualizowane są na bieżąco. Zainstalujcie, bądźcie bezpieczni. Udostępnijcie ten film dalej, niech jak najwięcej osób wie, że można uchronić się przed tak niebezpiecznymi zjawiskami. Pozdrawiam.